Czołem w uśmiechniętej Polsce, witam was w kolejnym odcinku z Hardzowaniem, który na okazji nowym Vexillum jako Unia Europejska. Ogólnie ostatnio się zorientowałem, że przez to, że wybory są już niedługo, to jest prawdopodobieństwo, że jednego dnia nie będzie odcinka, dlatego że może to być uznane za agitację polityczną. Ale to tak ostatnio mi przeszło. Wydaje mi się, że przez to, że w jakim obecnie kierunku idzie ta seria, może się uda do 9 czerwca zrobić to wszystko. A jeżeli nie, no to wiadomo, jednego dnia nie będzie odcinka i tyle. Więc popatrzmy sobie, co możemy porobić i wydaje mi się, że możemy rozpocząć przygotowania do desantu. No, jak zwykle shadery. Do desantu z tego względu, że... Z tego względu, że w sumie i tak jakoś tak nam wyjdzie, że i tak będziemy musieli to podbić. Więc warto by było już przygotować się. Oni nie mają jakiejś super floty, więc będzie z łatwością nam podbić to, tylko że musimy sobie ogarnąć to w taki sposób. Ponieważ musimy podbić w miarę dużo terenów i najlepiej z portem, więc podzielimy sobie to na jakieś takie główne desanty, typu na przykład o ten desant będzie jednym z głównych i takie mniej główne, ale też muszą być takie pomniejsze, takie że jako decoy. Więc... Więc na tym będzie polegało. Niech te dywizje tutaj przyjadą. Oraz też by się przydało, żeby dostały nieco sprzętu w takim razie. A resztę to raczej się nam uda zdobyć, więc... Nie ma jakiegoś... nie ma jakiegoś problemu. I teraz jest pytanie, czy już wszystko zrobiliśmy takiego, wszystko co ważnego było. Tak, wszystko co było ważnego zrobiliśmy, więc znajdźmy sobie to i... czy mamy jakieś do produkcji? Mamy resistant target, ale w sumie to nie jest jakieś mega ważne. Może air production. To powinno być dla nas w sumie ważne w tym momencie. Co tutaj mamy? Infection, retention. To bardziej nam się przyda. Ok, więc tak, powoli tutaj podbijamy. Nie robią dla nas dosłownie żadnej różnicy te dywizje, dlatego że tak naprawdę nasza armia jest taka potężna, że z łatwością sobie to pokonamy. Widzimy, że tutaj jest dużo z Indonezji dywizji. Co jest dziwne. Okej. Ale nasze dywizje powoli to robią same z siebie. Tutaj już docieramy. W głównej mierze no, potrzebuję tutaj, żeby uzyskać tutaj te zaopatrzenie. Bo większość naszej naszych właśnie dywizji to będzie polegało na tym, że dywizji tego desantu, żebyśmy mocno ich uderzyli tutaj. Oczywiście Amerykanie są razem z Japończykami, teraz zauważyłem, co nie będzie jakieś mega łatwe dla nas. Więc tak, trzeba trochę przeorganizować fronty, bo tutaj już mamy pewne problemy z nimi, więc tak, wy możecie na ten front dołączyć. I tak, musimy najpierw zaznaczyć, który front, bo są blisko siebie, więc będzie nam powodować problemy. Okej. Wyjdźcie tutaj. I dajmy może już nieagresywny, nie ma już potrzeby, żeby być agresywnym. Wy możecie zostać tutaj, w tym. Jedna dywizja nam umarła. Wy jesteście...
na tym zapomnianym na świecie froncie. Was możemy odesłać do tutaj, do Korei, która według mnie rozpoczęła trzecią wojnę światową. Wy jesteście na tym froncie, o to nawet dobrze, że jesteście na tym froncie. I na razie to tyle. Na razie to tyle. Jedna armia tutaj wystarczy, bo nie jest tak, że tutaj będą się mega bronić. Właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że już ich rozbiliśmy tak bardzo, że z łatwością się przebijemy przez to. Bardziej się boję o to, bo tutaj byśmy musieli jakoś sobie ogarnąć lepiej tą sytuację. No ale nasze dywizje sobie dobrze radzą. Okej, tutaj chyba Ho Chi Minh przegrał. Bo właśnie podbiliśmy Ho Chi Minh City. Dobra. Można uznać, że jedna armia nie będzie najbardziej efektywna, ale wydaje mi się, że oni też zbyt dużo dywizji nie mają, więc szybko podbijemy te terytoria. Okej, tutaj jak zwykle są te wszystkie eventy po tym, jak odpaliłem. Okej, już wszystko. No i dalej badania. Tutaj mamy już dosyć daleko. No daleko do przodu, więc nie ma problemu, ale nam zostały te takie jakby z podstawki badania, więc możemy je porobić. Nie, Brytyjczycy, was to zaatakujemy. W ogóle tam w tym, to był chyba 9 odcinek, pisaliście mi, jakie tam fronty nie mam. I ja takie, o, oni nie wiedzą, co w przyszłości się stanie. Okej, Kambodża padła. Tak, no mamy mało zapasów, więc przydałoby się, żeby tutaj nieco doleciało. Tak naprawdę nie wiem, czego dokładnie nam brakuje mechanizowanych. No, może poczekamy na to jednak trochę dłuższy okres. Bo na nasze nieszczęście zmechanizowane to tego zbytnio nie mamy. Dobra, ta armia sobie radzi w miarę. Teraz mamy w miarę duży opór, więc może by się przydało tą armię odesłać. Nie, gdzieś walczą. Aha. Czyli, że w głównej mierze... Tak, w głównej mierze była ta armia tutaj, tylko że ja nie wiedziałem o tym. Okej, więc możecie już tutaj się bić. Tutaj wygląda na to, że to państwo nie jest w wojnie. Nie, Bangladesz. To państwo. Bangladesz nie jest w wojnie. I dzięki czemu po prostu zdążyliśmy masy dywizji. Teraz wokół Bangladeszu przechodzimy. Okej, czyli wszystko idzie znakomicie według mnie. Bo tak naprawdę to już nie mają jakoś mega dużo opcji walki. Nawet obrona im pada. Jedynie co, im zostaną wyspy, więc będziemy musieli zdesantować się na Indonezję, ale to bym chciał się desantować. To jest, widzę, że desanty częściej udaje. Ile macie lotniska? Macie dosyć sporo. By się przydały bombowce. Ale to też może pójść. Okej. I macie się tutaj bić. Chcę przejąć inicjatywę w powietrzu w Japonii. I chyba właśnie to się udało. Nie sądziłem, że tak szybko się uda. I możliwe, że by się przydało z bombowców trochę porobić. Bomb. No ten się nazywa bombowiec, więc chyba będzie bombowcem. Okej. Dobra, no wiem, może dodajmy mu jakieś silniki czy coś takiego. Co to? Szczerze powiem,
ten armor plate bardziej wydaje mi się lepsze. 3000 to nadal dobry zasięg. Modern Crucible, ok. Jeżeli to jest nowoczesne, no to bierzemy. Tylko, że co to zmienia nam? Strzelnik Bomber. Tak naprawdę ten samolot jakby... Nie widzę tutaj statystyk. Tu. Strat Bombing mamy 30. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to jest... będzie dobry samolot. Więc musimy zacząć... A, masz się raz, oczywiście, że musi mieć gumę. Dlaczego wszystko, co produkujemy, musi mieć gumę na samym końcu? Dobra. Zajmiemy się tym. Na szczęście tego aluminium jeszcze mamy. Ale gumy to my kompletnie nie mamy. Musimy dosłownie wszystko przejść. To może wystarczy nam, tak wystarczy nam, żeby jakakolwiek produkcja była. Tego mamy mało. To będziemy musieli zamienić, bo tego właśnie nam brakuje najwięcej. Więc na razie niech się buduje. Tygodniowo 2 to jest dobra liczba. Okej. Trochę więcej. I wygląda na to, że nasze armie sobie w miarę radzą. Największym problemem jest to, że nie mają zaopatrzenia. Tak, to może być dosyć duży problem. Więc... ale nie, widzę zielone, widzę Bangkok upadający, więc nie jest tak źle. Tutaj akurat mamy dobre połączenie, więc... nie. To zależy od miejsca. Możemy sobie tutaj nieco powiększyć. Ten front nadal będzie taki. Okej, okay, Tajlandia upadła. To znaczy, że... tak, to znaczy, że się tutaj trochę nam... odblokowało. Weźmiemy połowę tej dywizji i wyślemy was tutaj. I przyjmijcie tutaj do terytoria. Może nieco pomóc. Nie wiem, czy pomoże. Raczej pomoże, z tego względu, że akurat oni tutaj trochę dywizji mieli, więc jak ich skapitulujemy, to powinno być dobra sytuacja, tylko że mają jeszcze te wyspy. No. Ale nikogo nie mają tutaj, więc... więc nie ma problemu. Ok, jak wygląda z naszymi statkami? Możemy tutaj już zacząć ich nękać na tych wodach. Wiecie. Bo my bardzo chcemy, żeby pokój był na całym świecie, więc przestańcie się bić. Ok, o, już kogoś zaczęliśmy łapać. A, no nasze dywizje tutaj powoli. Ta Myanmar trochę słabo jest. Tego względu, że mają słabą infrastrukturę. To wygląda na dobrą infrastrukturę, ale akurat nie dociągniętą do nas. A my już prawie jesteśmy pod sam koniec. Dobra. Jak wygląda to z opatrzeniem tych dywizji? Nie jest najlepiej. Tak w skrócie mówić. Okej, okay, więc tam został nam Singapur. Podbicie jesteście? Nie, właśnie. Uciekli, ale... what? Byliście w wojnie z Singapurem, że przyjęliście to? Albo może po prostu siedzą tam. Okej. Okay. Wy... dostaniecie rozkaz desantu. Szybkiego. Na to. Bo może się nam udać
Albo może nie, nie wiem. W głównej mierze chcę spróbować. Bo jak sami widzicie, na przykład tutaj ktoś się zdesantował i euro. Znaczy się zdesantował. W sumie nawet się nie zdesantowaliśmy, po prostu to posiadamy. I teraz na przykład Koreańczycy przyszli. Więc dobrze było, gdyby ktoś się zajął tą wyspą, ale zgaduję, że nikt się nie zajmie. Tutaj te wyspy połączone nie wiadomo w co. Właśnie Chińczycy zdobywają. Kto to? Tutaj chyba byli. A, Wietnamczycy byli. Okej. Okay. My mamy problem taki, że dużo już dywizji jest tutaj, ale mają dosyć dobrą bronę, więc musimy poczekać. A jak mówiłem, tutaj w tej armii polega to na tym, że musimy, żeby nam wyprodukowali te samochody. W międzyczasie poczekamy na bombowce. Bardzo przyjemnie by było, gdybyśmy zaczęli bombardować kogoś. Oraz stal. Nasi dostawcy stali postanowili, że zrezygnują z dostarczania. Na szczęście większość świata produkuje stal, więc nie ma problemu. Ale wy produkujecie więcej gumy. Okej. Tam jak zwykle coś się pojawia. Aluminium akurat jest ważny, więc musimy sobie mieć na uwadze jego ilość. Bo jeżeli go nie będziemy mieli, to wtedy nie będziemy mogli bombardować Japonii. Chociaż większość naszych samolotów nie posiada tego. Mamy tutaj. A, mamy wersję dosłownie. Wersję lotniskowca. Czekaj, czy one. Czyli wersję lotniskowca. Na lotniskowce. Znaczy, to nie jest tak, że my przypadkiem nie posiadamy normalnych samolotów, takich normalnych, normalnych. Okej, okay, więc bombardujcie im wszystko, co możecie. W głównej mierze o te rzeczy. Tak, te rzeczy. Czas, żeby zaczęli bombardować. A jak wam idzie? Dobrze. Nie sądziłem, że tak szybko pójdzie im dobrze. Ale tutaj już wszystko zostało skapitulowane, więc dajcie agresywnie na maksa. I czekamy. Nic więcej nie możemy robić od czekania, dlatego że musimy najpierw sobie trochę poczekać na to, żeby te dywizje się lepszyły, ale widzę, że większość tych okrążeń polega na tym, że nie mają zbytnio portu i my powoli się do tam dostajemy. Okej, okay, czyli udało nam się w miarę porządnie ich tam załatwić. Teraz mamy oczywiście desant. Ja nigdy nie cierpię desantów, bo czasami się po prostu one nie udają, wtedy trzeba robić restart desantów. Myślę, że mamy wystarczająco dużo armii, więc nie powinniśmy już aż tak bardzo produkować jej. Więc czas zobaczyć, czy się uda. Mamy tutaj flotę? Nie, na razie nie wysyłajmy. By się przydało, żebyśmy mieli flotę do desantu. Tutaj też może być. A, już mieliśmy w sumie. Okej, okay. I desantujemy się. Nie sądziłem, że aż tak się uda to. Okej.
wygląda na to, że desanty były dobrym pomysłem. Okej, czy to był... What? Zastanawiałem się, kto nas atakował. Nie wiem, co to za ataki są, dosłownie. Okej. Wszyscy na wyspę. I rozpoczynamy atak. Centralny atak Japonii. I centralny, że w sumie bardzo szybko idzie. Tak, to było coś, co planowałem na samym początku, ale później się nie udało. Dajcie agresywny taki mega. No macie was. Naprawdę muszę dać wam rozkaz. O właśnie, o tak. Dobra, więc wy tutaj zostajecie. Dajemy was tutaj. No, wydaje mi się, że nasze samoloty robią to, co chcieliśmy, żeby robiły. Więc czas teraz tylko, żeby się zająć powoli tymi. Na nasze nieszczęście oni w miarę udaje im się nas odepchnąć. Więc... musimy się trochę tym pozajmować. Okej. Wy tutaj pójdźcie. Wy pójdźcie na ten rozkaz. Coś jedzenia chyba nam zaczyna brakować. Oj, wypchnęli nas. Ale jeżeli chodzi o obronę na rzekach, to my akurat jesteśmy mistrzami. Zajmiemy też mistrzami atakowanie na rzekach, na cieśninach, więc to też powinno nam się udać, tylko najpierw sobie część dywizji powysyłamy tak porówno, żebyśmy mieli rozkazy. Dobra, i teraz powinno się nam udać. Ta, no tak, to już lepiej poszło. Czy Koreańczycy mają tutaj kory swoje? Tak, wiecie, co chcę zrobić. Okej, więc niech się tutaj powoli zajmują tym. A my... byśmy zobaczyli, czy ci potrafią się zdesantować. Odpowiedź jest prosta, tak, potrafią się zdesantować. Okej, wy macie mega agresywny, więc... trzeba z was wysłać dosłownie tak. Tylko jeszcze wysyłamy ich na boki. Żeby trochę tego więcej pozdobywali. Okej, więc Indonezja, to jest twój koniec. Muahaha. Nikt się nie spodziewał, że Polakom się uda zdesantować na Indonezję. W sumie na Japonię też zapewne niewielu spodziewało się tego. Ale od czego mamy polskich marinesów? Tak, Formozę. I wygląda na to, że nasze dywizje z łatwością się przebiją przez to wszystko. Tak, zbytnio dywizji nie mają. Oraz... Koreańczykom udało się zrobić tutaj, więc... O! Przejęliśmy Kyoto, czyli jesteśmy dosyć bardzo do przodu. Okej. Dwie dywizje tutaj wysilamy, niech się tym zajmą. Dajmy mega agresywny. O, w sumie odcięliśmy tutaj tych. Więc ta Japonia wydaje się, że będzie padała. O, Hiroshima przyjęliśmy. Jedno z ważniejszych miast. Ale widzę, że czasami tutaj nas okrążają. Co nigdy mi się nie podoba.
Może zamiast dalej umierać, tutaj postanowicie, żeby trochę popatrzeć na tył. O, trochę dużo armii japońskiej ocięliśmy, ale większość naszej dywizji nie jest na głównym froncie, więc musimy się tym zająć. Okej. No i udało nam się okrążyć większość tych dywizji. Nice. Dobra. Jak to wygląda z Indonezją? Okej, będziemy mieć pierwszą główną bitwę na ciśnienie. To jest jeden z głównych momentów, dlatego że... Okej, ciekawe. Tokio przyjęliśmy. Dlatego, że tutaj mogą łatwo nas zatrzymać, ale widać, że nie mają sprzętu. Tak. Jej, udało nam się wreszcie. To był nasz pierwszy plan, żeby podbić Japonię. Okej, po pierwsze przejmujemy wielką, potężną flotę japońską. To był żart. A po drugie oddajemy Japonię. Czekajcie, czy mamy tutaj jakieś... O właśnie. W ogóle ostatnio oglądałem ten taki... taki film na podstawie japońskiej mangi, albo to noweli, nie wiem, nie znam się dokładnie, właśnie na temat tego regionu, Golden Kamui. Chyba dobrze przecież powiedziałem. I po prostu, po pierwsze oglądałem te anime, więc wiedziałem trochę, no ale adaptacja live action, nawet dobra, nie powiem. Mogłoby być problem dla osób, które nie lubią takiego, no takiego dziwnego stylu japońskiego typu, że goście dziwnie wyglądają. Na szczęście goście aż tak bardzo dziwnie nie wyglądali. I jako, że my często w Polsce oglądamy te filmy o I wojnie światowej, to też tam właśnie możemy zrozumieć nieco o co chodzi dokładnie w tym filmie. Najmniej podobała mi się druga część filmu, dlatego że jak pierwszą można było wytłumaczyć normalnej osobie, drugą część już nie. Więc to było właśnie taki minus główny. Ale ogólnie to czekam na kolejną część. Wydaje mi się, że anime chyba już doszło do końca, ale nie jestem pewien. Okej, w takim razie czas na kolejny desant na tą wyspę. I może nie całą armią. I niech tylko armia stanie nam w porcie. I tyle. Okej, czyli udało nam się podbić Japonię. Japonia wróciła do swoich oryginalnych władców. Mamy tych Ainów, co mówiłem właśnie o nich. Czym jest Ogas? Jesteście w tym? Nawet my jesteśmy. Mamy jakieś plusy. Wow. Tylko ten research speed taki 0,05 to taki nic. Okej. W takim razie myślę, że większość naszej armii, która nic nie robi, odeślemy ją do Europy. Okej. Mamy jakąś nową gwiazdkę. Nie widziałem wcześniej. I myślę, że jeszcze nie zakończę tego odcinka. Poczekamy sobie na ten desancik. Myślę, że część floty możemy sobie ją odsyłać. I żeby tutaj była. Ta muzyka. To akurat ten soundtrack jest jeden z lepszych. To jest chyba taki... No tak, to jest jeden z nowszych. Wydawało mi się, że to jest jeden z tych... z tych takich już pierwszych, ale nie, to jest jeden z nowszych. Okej, was wyślemy do tej floty, a wy jesteście... O, masz los, to są kariery. Dobra, przydadzą się do naszej głównej floty. Okej, więc tak, no musimy trochę poczekać. To będzie jeden z tych dłuższych odcinków, ale każdy lubi dłuższe odcinki. Chyba.
Nie jestem pewien. Ja na pewno nie lubię takich odcinków, które na pewno trwają godzinę, ale nie lubię takich co 20 minut, bo tak naprawdę w 20 minut trudno coś osiągnąć. Okej, lepsze bombowce. I też to, chociaż tego nie korzystamy, to jest trochę takie śmieszne, że w sumie badamy to, ale nie korzystamy. O! Zawsze mnie śmieszyło, że tutaj ma dosłownie taki pancerz rycerza dostajemy. Okej, nadal w ogóle nie mamy war supporta. Mamy go na bardzo niskiej wartości podstawowej. Czego nam brakuje? Atak CV. Atak CV. Atak Carrier. To jest to? W sumie wygląda, chociaż to bardziej mi się wydaje. A w sumie powinniśmy tak robić. Może to Basic Carrier a Airframe? Mamy jakieś presety do tego? Chyba nie. Okej. Zróbmy taki mega prosty. Czy jest jakiś taki do statków? Bo mamy ten do portów. Czyli te do portów są. Ten wydaje się być najlepszy. To jest jakiś do samolotu? No, no, znaczy się do samolotów. Do tych? Nie, nie wydaje się. Ten wydaje się być najlepszy. Okej. Tutaj nie mamy jakichś takich mega super fajnych silników? No właśnie. Dobra, tutaj chyba bardziej pójdziemy w zasięg, więc przydałoby się to mieć. No i mamy ten samolot. To jest, wystarczy nam? Nawet w sumie nie korzystamy z takiego rodzaju. Okej. Chodzi o to, że w sumie trudno mi określić, co dokładnie jest potrzebne nam. Mamy tutaj jakiś preset na szczęście. I czy ten będzie? Ten też nie. Czego musimy produkować? Nawet nie mam. No niby produkujemy. A ten drugi? Ten drugi nie. Ten medium to nawet nie wiem, skąd mamy go wziąć. Ten jest taki medium. Więc może to jest ten. A to jest kolejny, który nie ma presetów. Okej, tutaj nie... Tutaj widzę, że aż tak dużo nie mamy do wyboru. No. I co, już? Odpowiedni zrobiliśmy? Nie. Nawet nie wiem, jak to zrobić. Okej. W sumie nawet możemy włączyć, żeby to się robiło, dlatego że zbytnio nas to nie obchodzi, kiedy i co. Nas obchodzi tutaj te liczby. Wygląda na to, że bardzo udało nam się szybko odbudować potrzebne dla nas zasoby. Tutaj też. Tutaj się też odbudowuje. To możemy sobie zmienić. Tutaj już... Tutaj lepiej zostawić, bo to szybko schodzi. Tutaj mamy ulepszenia. Tutaj już mniej potrzebujemy. Tutaj też mniej. Rabinów to zawsze jest. W pewnym momencie trzeba ich mieć.
Dobra, samoloty są. Jak tu wygląda? Tutaj musimy kolejne ulepszenie do wojska. Coś tutaj mamy? Tutaj mamy marynarki, czyli coś ważnego. Tutaj z tego co pamiętam na dole. Tak. To będzie jeden z ostatnich takich na bieżąco celów. O, zdesantowaliśmy się. To jest takie... O, zdesantowaliśmy się, że nie zauważyłem kompletnie. Okej, spróbujmy o tak zrobić. Może... O! Powstanie taki fajny szlaczek. Okej, i dołącz się do tego rozkazu, póki on istnieje. Dobra. I teraz czekamy. Bo w głównej mierze musimy poczekać, żeby przejąć te wszystkie miasta i może to ich skapituluje. W głównej mierze nie sądzę. A może? Może jesteśmy blisko, więc to raczej ich skapituluje. Jest! Okej, okay. Oddawać swoje floty. Wiem, że większość zniszczyłem, ale oddawać. Więc tak, udało nam się bardzo dużo zrobić. W ogóle zapomniałem, że Tanatuwę spapetowałem. Więc tak, mamy Brunei, więc wydaje mi się, że powinniśmy najpierw rozpocząć od Indii. Więc tak, Pakistan, nie ma go na górze? Nie ma go... O, jest. Więc istnieje. Tak, Pakistan istnieje. Więc tak, oddajemy Indię, oddajemy ten na coś tam. I co mają sierp i młot? Oddajemy zapewne też Mianmar? Tak, możemy im oddać to. Okej, okay, oddajemy. Boom. Pakistan jednoczy. W sumie tutaj byliśmy, ale uznałem, że w sumie Chińczykom bardziej się to przyda. Tutaj macie jakieś klejmy takie chińskie? Tutaj są takie małe państwa, więc trudno określić, co dokładnie. Dalej, co możemy zrobić? Dalej oczywiście będziemy oddawać Chińczykom. Więc Chiny dostaną Kambodżę, dostaną Laos. Tutaj tam oddamy im to, oddamy Singapur, Tajlandię, Wietnam. Boom. I tutaj mają takie swoje terytoria. Dalej, Chińczykom oddamy w takim razie to. I co w sumie nam zostało? Indonezję możemy oddać Chińczykom. I boom. Okej, okay, i Pakistan wypowiedział wojnę Bangladeszowi w tym samym momencie. Tak, tak wygląda pokój w Azji. Tak. Mogą istnieć tylko wielkie państwa. Nie ma miejsca na małe państewka. Może istnieć Pakistan, Chiny i Unia Europejska. Tak. Taka jest prawda. Dobra, w takim razie w kolejnych odcinkach wygląda na to, że będziemy się zajmować oczywiście tutaj czekajcie, patrzę, czy wszystko jest tak. Będziemy się zajmować tutaj NATO. Czas na NATO. Więc tutaj Bangladesz, wydaje mi się, że oni powinni sobie poradzić. Chińczycy są już o wiele lepszej sytuacji niż poprzednio. W ogóle mają super ikonkę. Korea ma Japonię, na pewno się cieszy. Mamy tutaj takie państwo. Powstało dlatego, że nie wiem, w sumie znałem. Mamy Donalda Trumpa. Możemy to zrobić. Co tutaj jest? Możemy to jakoś poprawić. Zostało nam 6 punktów. Nasz się war support. Możemy tutaj zrobić. Wtedy przestać nie mieć wojny z nimi. Oczywiście Libia teraz ma wojnę. Ciekawie.
Więc w głównej mierze nam zostały Stany Zjednoczone. Żeby to zrobić, zapewne będziemy się desantować tędy, ale najpierw zaatakujemy NATO. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach z Hardzone 4 na kreacji Novum Vexillum. Jako Unia Europejska. No to cześć!